Dobrze, teraz chciałabym nauczyć Was splotu, z którego wyjdzie nam diamencik. A więc tak, do niego zawsze warto tak mieć parzyście sznurków, żeby się nie męczyć. Więc ja tutaj mam 8 sznureczków, 4, bo zawsze je składamy i później wiążemy. I tak, bierzemy sobie sznureczek czwarty od strony lewej i następnie zaplatamy tak jak we wcześniejszych warsztatach, czyli bierzemy sobie najpierw ten sznureczek nad i później przeplatamy. Bierzemy nad i przeplatamy. I powtarzamy to też na dalszych sznureczkach. Bierzemy nad i przeplatamy. Bierzemy nad i przeplatamy. Tutaj też idziemy sobie na ukos. Kolejny sznureczek. Bierzemy nad i przeplatamy. Dwa razy. Bierzemy nad i przeplatamy. I dobrze, gdy już tą stronę mamy gotową, to teraz bierzemy ten sznureczek, który tak najbardziej nam wystaje. I bierzemy te sznureczki ze strony lewej, które nam zostały i powtarzamy te same czynności. Bierzemy nad i przeplatamy. I tutaj musimy pamiętać, żeby dobrze koło siebie docisnąć. Bierzemy nad i przeplatamy. I resztę sznureczków robimy tak samo. Bierzemy nad i przeplatamy. Bierzemy nad. I przeplatamy. I teraz musimy zrobić dół do tego diamenciku, bo już górę mamy. A więc też bierzemy sobie, żeby po jednej i po drugiej stronie było porówno. I bierzemy, zaczynamy od strony lewej. I bierzemy sznureczek nad. Przeplatamy. I tutaj też zaciskamy. Bierzemy nad i przeplatamy. Bierzemy nad i przeplatamy. I bierzemy nad i przeplatamy. Dobrze, i tą stronę już mamy skończoną. Teraz bierzemy się za stronę prawą. Chwytamy ten zewnętrzny sznureczek, bierzemy nad i przeplatamy, bierzemy nad, przeplatamy, bierzemy nad, przeplatamy, bierzemy nad, przeplatamy, bierzemy nad, przeplatamy. I teraz musimy to połączyć i bierzemy sobie ten sznureczek, który mamy z prawej i tym sznureczkiem z lewej właśnie powtarzamy, bierzemy nad, zaciskamy, żeby nam się utworzył ten diamencik. Proszę, gotowe. Diamencik jest gotowy. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Zapraszam Was na kolejne warsztaty, które organizuję dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku. Do zobaczenia.